Cześć, witajcie, witam serdecznie. Drobna misja przed ucieczką z Cytadeli. Pomożesz mi w końcu zarejestrować te zwycięstwa? Można tak robić? To legalne? Nielegalne jest korzystanie z systemu, ale ja nie chcę tego robić. Sprzedam go innym. Potrzebuję tylko kilku zapisanych zwycięstw. Pomogę ci. Sądzę, że mógłbym pozwolić ci spróbować. Proszę, proszę. Kiedy zanotujesz dość zwycięstw, da ci znać. Tylko nie daj się przyłapać. Widzisz, jak mi się oberwało. No, dalej, ruszaj. Problem jest taki, że ja kurwa nie za bardzo w giereczki takie hazardowe. Hej, Jenna wróciła do pracy. Dzięki za wyrwanie jej z nory chory. Cieszę się, że mogłem pomóc. Spoko. Wszyscy cieszą się z jej powrotu. Mimo to nie jesteś specjalnie szczęśliwa. Cieszę się, że uwolniła się z nory. Zapomniałam po prostu, jak to jest pracować razem. Znowu zgarnia wyższe napiwki niż ja. Czekam na kogoś innego. Dobra, kurwa, jest jakiś wykrzyknik, ale to na każdej mam, czy to tylko tutaj z wykrzyknikiem pierdolonym? Graj. Ale co mam zrobić? Kurwa, nie wiem, co robię głównie. Klikam z dupy. Na pewno jakaś to jest zajebista gra, którą jak zawsze rozumiem. Nieczęsto widzę, by komuś tak się wiodło. Kurwa, raz wygrałem. Mam już to objebane czy nie? Nie, cały czas nie. Dobra, czyli... Jak zdobyć 20 punktów? O ja pierdolę, i teraz będę tak klikał jak debil, tak? Pewnie 3 razy muszę wygrać. A mogę mu oddać to i powiedzieć spierdalaj po prostu? Patrzcie, cały czas jeden dodaje, skurwysyn. Twoje szczęście wydaje się cokolwiek nienaturalne, człowieku. Co, ile tego muszę kurwa jebnąć tak naprawdę? Tu mam ptaszki wszędzie, a gdzie to zadanie kurwa, które ja chcę? Najnowsze. Kurwa, przydziały. A to tu mam jakieś, zobaczcie. Hazardzista. Przeskanuj maszyny. No kurwa mać, dobra, jeszcze... Przez 3 razy zagram, potem je jebie to już. Powiem mu, żeby spierdalał, bo to nie ma sensu inaczej. Nuda! I to zajebista nuda, kurwa, nic się nie dzieje. Jak można być hazardzistą? Przecież to można ocipieć. I kurwa teraz 4, zobaczcie jak wyjebie. Kurwa, jeden przejebałem. Ale było nieźle. 7.
8. 14 i zobaczcie jak 6 jemne. Zakończ, kurwa, już nie chcę na to patrzeć. Spierdalamy. Zobaczymy czego mogę olać, ale widzę, że już go nie mogę olać, więc spierdalamy stąd. Bra! Jesteście gotowi wyrwać się z tej stacji, komandorze? Do roboty. Ja zajmę się blokadą. Wy zejdźcie na Normandię i powiedzcie Jokerowi, żeby się przygotował. No i bosko. Pierdalamy stąd. 5 minut straconego życia, bo chciałem hazardzić. Mogę mu powiedzieć spierdalaj? Udało ci się zapisać w urządzeniu 5 zwycięstw? A, tak. Proszę. Mam nadzieję, że właśnie o to chodziło. Dokładnie o to. Dzięki niemu zdobędę potrzebne informacje. Baw się dobrze. Ja postaram się uzupełnić system. Ja pierdolę, rozwiązałem zadanie. Mimochodem. No poczekajcie, bo teraz spierdolę coś. Jest ocenie. I tam była ta winda do góry. Bailando. Jesteś. Z powodu ostatnich ataków na Eden Prime, wielu inwestorów kolonii wycofuje swoje poparcie finansowe dla rozwoju projektów na tej planecie. Rzecznicy rozwoju ludzkiej kolonizacji tłumaczą, że Eden Prime to odosobniony przypadek. Jednak ilość rekrutowanych kolonistów drastycznie zmalała. Nikogo to nie obchodzi. Pan z Cytadeli. On będzie w trójce, coś będzie mi bruździł chyba. No te próbki, no skanowanie planet, no kurwa, zdecydowanie. Dobra, olejmy to. Wstrzymano wiele projektów kolonizacyjnych. Inwestorzy chcą najpierw mieć pewność, że ludzkie placówki są odpowiednio chronione. O, patrzcie, tu jedna żaba tam siedzi. Ale nie skanujemy, więc nie muszę ich szukać. Kurwa, klikaj. Anderson? Co pan tu robi? Nie posyłałem. Oj, mu zajebał. Zabierz nas stąd, Joker. Już. Haha. W romansik żaden się nie wplątałem, ale metresę przeleciałem. Nadchodzi wiadomość. Łączę. Komandorze, właśnie nadają wywiad z wami. Nie mam do was pretensji o to, jak potraktowaliście Al-Jilani. Mogła to załatwić oficjalnie. Mamy kilku speców od PR-u, którzy pilnują naszego wizerunku. Parę memetycznych sztuczek i ludzie zapomną o tym w ciągu tygodnia. Chciałem tylko, żebyście wiedzieli, jak to zostało przyjęte na Ziemi. Nie zatrzymuję was dłużej, Shepard. Piąta flota bez odbioru. Go, to nie obchodzi. A mnie tym bardziej. Gdzieś tu był Układ Słoneczny. Gromada lokalna. Brzmi zacnie. Układ Słoneczny. Tak, kurwa, na Księżyc i lecimy. Musimy tego... tą sztuczną inteligencję. Nie, to jest S i W i... W i musimy wyłączyć. Gdzie jest kurwa Ziemia? Ziemia, trzecia planeta od Słońca. Zjebałem! Księżyc jest jak byk zaznaczony, ale kurwa nie mogę go kliknąć. Ląduj! Ho ho! No tak trochę wysoko! Dobrze, po jasnej stronie Słońca mnie pizgnęli. Poligon przymierza, szczątki. Poligon przymierza, szczątki nas nie interesują. Zapierdalando. Da się kurwa tu jebnąć na jolo przez te górki?
żadne robactwo nie będzie, nie? Latało. O kurwa mać. O kurwa mać. Świetnie. Poprawili księżyc, moi drodzy. Poprawiony jest zajebiście. O kurwa, nie to. Na jolo. Kurwa, wieżyczki. O ten chujowy WI. Wieżyczkami mnie straszył. Jak ta kurwia, pojebaniec. Muszę podjechać, bo nie trafię. Elo, kurwa. Świetnie. Świetnie. O, zjebałem. Świetnie. O kurwa, jedziemy. O! Musimy być w ruchu, bo się spierdoli. Świetnie. 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 Nie było to trudne. Kurwa, ale to było trudne, żeby wysiąść. Dawaj tak, kurwa. Strzelamy się, nikogo nie ma. Tu szpuncę sobie. No fajnie, że to rozjebałem, co mi to dało. Tup, 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 tup. O ty kurwo! Rakietami? Co za dziwka. Pojebie mnie to. Ktoś mnie jebie znowu. O kurwa, ile tych lata. Ktoś płaczesz. On tak płacze. O, tu mam coś do rozjebania. Nie. Nie jest do rozjebania, gdzieś muszę przejść. Dobra. Trudne to nie będzie, nie? Chyba. Gdzieś muszę rozjebać? Chyba tak. Świetnie. Pomagam jak tylko mogę. A co tu mogę? Leksykon, jebać leksykon. Super bohater to ja. Pomogłem na ziemi. Co kombinujemy, żeby znaleźć ten statek? Ten statek tamtego ziomulka, co mu tam braciszek? A to już bawię się w poboczniaki, typowo. I jeszcze ten admirał coś mi dał, nie? O, ręcznie! Kurwa, jakaś... Jebnąłem. Trochę panika, ale udało się. Tu już, nie? Mam na szczątki jebać szczątki. F, nie? Tak. Świetnie. Dobra. Przydziały. Jaką stację? System... Woodstock w gromadzie Morza Rdzawego. Woodstock, gromada Morza Rdzawego. Nie zapomniałem tam, kurde. Oddal. Się mało, to znaczy dużo się zrobiło tych o Morze Rdzawe. Woodstock, tak.
chyba nie będzie trudne, żeby sobie porobić te misyjki, czy nie, czy ich nie robić. Ale z drugiej strony potem będą takie fajne, kurde, rzeczy. W kolejnych częściach. Mamy na planecie problem z nadajnikiem ratunkowym, komandorze. Nie ma wiadomości, tylko sygnał lokalizatora. Ląduj, kurwa! Ale nie chciał, żeby coś mnie zżarło. To może być ta planeta, co tam mnie zżarło tak okrutnie. Ja tego bym nie chciał. O, zielono, kurwa, trawa. Trawa wystaje. Ja pierdolę, poprawili. Stacja naukowa. Zapierdalando. Ole, kurwa, trawę wstawili. A nie zawsze rosły tu takie trawiszcza. Kurwa, jak nam szczęście. A kurde, tu sobie nie podjadę, zjebane to jest. Hamowe? Kurwa, już wiecie co, zrobię tą misję, już pobocznych mi się nie chce, bo nie chce mi się tym mako jeździć. Już wiem, dlaczego to jest takie frustrujące. Kurwa, nie ma prostej drogi. Trzeba jakoś, kurwa, kombinować. No jolo, kurwa, musi się udać. Jest. Jest. Jump. Chyba między tymi tutaj górami przejadę, co? Cie pies! Jakie to nudne! Chyba widzę. Chyba widzę, tamto u góry, co? O, jak byk. Dajesz, kurwa, mako. Ale ledwo się wciągnął. Tu była jakaś droga. Nijakiej nie widziałem. O! Zajebiście, jeszcze jeden. Pozjebałem tych, co miałem i tyle. Otwórz. Kogo mam zabić? Kurwa. Weź wszystko, pewnie. A to będą ciągle te trupy, no to takie nudne, nie? O ty kurwo! I kurwo! Świetnie. Rozkład taki sam wszędzie, nie? To się nie zgubię, to taka gra zrobiona typowo pode mnie. Te same mapy, to będzie dobrze. Grupa ratunkowa? Oh, dzięki Bogu. Widzicie? Mówiłam, że przybędą zbadać sygnał. Jestem dr Ross, szef placówki badawczej Exogeni. Byliśmy tutaj uwięzieni przez parę dni. Skończyły nam się zapasy. Przybyliście w samą porę. Nie tak prędko. Najpierw wyjaśnijcie mi, co tutaj robią pełzacze Toriana.
Skąd wiecie o Torianie? Wiem, co kombinuje Exogeni. Widziałem, co Torian może zrobić z kolonistami. Nie ma zatem sensu dalej kłamać. Znacie już najgorsze fakty. Pełzacze powstały z przekształconych próbek pobranych na Feros. Znaleźliśmy sposób na przemienianie ich w łagodnych służących. Wszystko szło dobrze, do czasu. Parę dni temu wszystkie pełzacze wpadły w szał. Tylko nam udało się przeżyć. A czego oczekiwaliście? Chyba nie wierzyliście, że te stwory będą niegroźne. Wiedzieliśmy o ryzyku. Podjęliśmy wszystkie niezbędne środki ostrożności. Nie chciałam, by do tego doszło. Proszę posłuchać. Wiem, że źle postąpiliśmy. Ale już za późno. Nie ma sensu zgłaszać tego górze, prawda? Zbyt wiele osób tu zginęło. Ma pani na rękach ich krew. Proszę zachować rozsądek. Nie chciałam tego. Zresztą komu pomoże zamknięcie mnie w więzieniu? Normalnie kryłoby mnie Exogeni, ale oni najpierw muszą posprzątać ten cały bałagan na Feros. Mam jednak pieniądze. Niewielką kwotę na krytyczne sytuacje. Jeśli zapomnicie o sprawie, przeleję ją na wasze konto. Tu nie chodzi o forsę, ale o sprawiedliwość. Oko za oko. Nie wydaje mi się. Strzelać! Najemnik, kurwa jebany. Haha. To jebani, o fajna ta broń, kurde. Nie pogadała ze mną. Już wyglądała tak, że odjebałbym łeb. I to już, nie? Dobra, słuchajcie, ja sobie te takie poboczne misje daruję, bo faktycznie jazda Mako to będzie non-stop, a nie jest zbyt równy teren, by tak szybko podążać do misji. To jest bez sensu. No trudno. Robimy dalej misję główną. Najważniejsze, pomogliśmy ziemianom. Dobra, wypierdalamy stąd. Już nawet nie chcę tej trawy oglądać, starczy. Jak to było? F, tak, kurwa. Dobra, starczy tego i owego. I los. Zapierdalamy. Tak, bo proszę. No i świetnie. Ale dobre piwko. A tu będą te ruiny cholerne. Będę się tam gubił. Komandorze, mamy towarzystwo. Czy ich sensory już nas wykryły? Systemy maskujące są włączone. Dopóki trzymamy się poza zasięgiem wzroku, jest dobrze. Odbieram jakieś dziwne sygnały z powierzchni planety. Sprowadź nas na dół, Joker. Kieruj się na te współrzędne. Nie mogę, komandorze. Najbliższa strefa lądowania jest 2 kliki stąd. Pieszo na pewno nie zdążymy. Posadź nas gdzieś bliżej. Sprawdzałem! Bliżej nie da rady! Zrzuć nas w Mako. Żeby wykonać zrzut, trzeba minimum 100 metrów wolnej przestrzeni. A koło Sarena z trudem znajdę ze 20. 20 metrów? Nie zbliżymy się na odległość zrzutu. Musimy spróbować. Znajdź inną strefę lądowania. Nie ma innego miejsca! Kąt podejścia jest zbyt duży. Nie mamy innego wyjścia. To gówno nie wyjście! Samobójstwo! Nie... Luzik. Joker? Spoko, spoko. Weźcie sprzęt i zejdźcie do Mako. Joker, zrzuć nas temu skurwielowi na głowę. Świetnie. Nareszcie coś konkretnego, nie? A nie te pierdolone, kurwa, Mako jeżdżenie po tych wydmach.
To będzie prosta droga wytyczona, będę mógł jechać i tyle. Wy dwaj, ruszać się do środka. Już. Niefortunnie. Musimy dostać się do tego bunkra, zanim Sion odnajdzie kanał. Na pewno nie otworzymy tych drzwi siłą. Sion znalazł sposób, żeby je otworzyć. Musi tu być jakiś wyłącznik systemu bezpieczeństwa. Będziemy musieli znaleźć sposób, żeby je włączyć. Kurwa, czemu? Kujki tu są, więc tam trzeba iść. Dojebany. Ci w ściany strzelają. Dojebany. Dojebany. O, tu jakieś przełączniczki są. Ła, kurwa jebańcu! Strzela we mnie skurwysyn. O, ładnie, duża koza. O ty jebańcu. O ty skurwielu. Jebany, a tu gdzieś za mną jest kurwa typek, nie? Gdzie ten el chujewo? O ty kurwo. Jebany, dobry jest. Dobra, złożył się. 3-1. Hehe, kolejny poziom, dziwko. Nie idź do mnie, bo w ciebie strzela, debilu, kurwa. Dojebany. Tu jeszcze jest jakiś chujek, ale nie wiem gdzie, przyznam się. Dobra, olejmy go. Czekajcie, to jest jakiś krzyżyk. Idźmy do niego. Jak zmęczenie, kurwa! Dobra, nie olejmy go, bo nie wiem gdzie iść. Ale kurwa jazda, zobaczcie. No dobra, to idźmy. To idźmy tam, skoro musimy. Mało wroga było? Niemożliwe. Coś jeszcze tu na pewno będzie. Wczytało się, to już dobrze, słuchajcie. Jak się wczytuje, to jest dobrze. O, tu są wrogowie, to tu idziemy. O ty kurwo. Jeb się, kurwo. Jeb się. Jeb się. Coś tam strzelało, dobra. Raszować gnoi. Dojebany. Dojebany. Jakoś naokoło tam dojdę? Raczej nie, czyli dołem. Zakłócenia nadal. Jest wajcha, kurwa, dobrze. Coś już się dzieje. Wygląda na windę. Ale może to... A, wiedziałem, że tam też było wejście, kurwa, zajebiste. Się strzelaliśmy, coś jest, ale to niestety tylko do wzięcia. Świetnie. Panika, panika, panika. O, nie, nie, nie. Mamy to! Kurwa, Shepard, pizdo, nie może zaskoczyć? Ale jaja, słuchajcie, ta winda jest po to, żebym ja tu wjechał. Innej drogi, kurde, nie ma. Świetnie, że się chowasz, mój drogi, tak upiornie. Z
Zmieniłem sobie, nie wiem czy zauważyliście, strzelbę pod kolor mam teraz, kurwa. Sorry, moja droga, że tam cię wysłałem, ale przypadek. Gdzieś jeszcze te gnoje są. Dojebany. Kurwa, skaczą. Pojeby. Dojebany. Przegrzałem gówno, bo mi jebnął z tego czegoś. Dobra, wycofka, wycofka. Dojebany. Dojebany. Świetnie. Drzwi. Dobrze wróży. Winda. Na dół jadę i to długo. To też dobrze wróży. Cały czas dobre są te wróżby. Dla mnie. To miejsce wciąż ma zasilanie. Musi tu być jakiś generator. To musi być centrum zarządzania całym kompleksem. Chomik, kurwa. Stąd oddziały Sarena zablokowały drzwi. Musimy znaleźć jakiś sposób na wyłączenie blokady bezpieczeństwa, jeśli chcemy dostać się do wnętrza bunkra. Musimy rozjebać wszystkich. I się da to zrobić, nie? Ała, kurwo! Ale jebnął nam z czegoś. Kurwa! Spierdalajta gdzieś tam, do chuja, nie to perza, nie tu koło mnie łazi ta pojeby. Tego dużego trzeba zajebać, bo bez tego... O kurwa, raszuję, dobra. Dojebany. Dojebany. Aaaa! Dobra. Ale mnie zraszował. Skurwysy. Dojebany. Gdzie moja kurwa piątka zajebista? Wstawać, chujki. Dobra. Ganiam się w kółko z typem. Ale go dojebiemy. Zajebiście! No tam kurwa poraszowali nas trochę. Muszę przyznać, u góry są wajchy, jak tam wejść? Kurwa jak zarosło, zajebiście, co? Kiedyś próbowaliśmy znaleźć tę planetę. Chcieliśmy się tu osiedlić. Kurwa, otwieraj się! Myśleliśmy, że będzie tu tak... niebezpiecznie. Musisz gadać? Dobra, spróbujmy innego krzyżyka. Ale ten krzyżyk jest nade mną, to trochę zjebane. O. Nie, no musi być tam, no tu. A ty, kurwa, zobaczcie, tu jest wejście. Ale jajca. Ruszajmy. Saren ma nad nami przewagę. Musimy go odnaleźć, zanim dotrze do kanału. Zakładając, że jeszcze go nie znalazł. Jeśli jest inaczej, po prostu wchodzimy w pułapkę. To ryzyko, które musimy podjąć. Czekajcie, coś się dzieje. Za późno. Nie możemy. Loty na jeźdźców. Nie ma ucieczki. To jakaś wiadomość. Ale po jakiemu? To pewnie po proteańsku. Nagranie musi mieć z 50 tysięcy lat. Nic dziwnego, że nie możemy go zrozumieć. Wiadomość jest niekompletna, ale poznaje niektóre słowa. To ostrzeżenie przed inwazją żniwiarzy. Niewiarygodne. Dzięki szyfrowi rozumiesz język protean. Nie jest bezpiecznie. Szukajcie schronienia. W pobliżu archiwów. No i? Rozumiesz coś? Zwani żniwiarzami. Cytadela. Przytłaczające siły. Jedyna nadzieja. Akcie desperacji. Kanał. Wszystko stracone. Mówili coś o kanale, ale niewiele więcej. Ten przekaz jest zupełnie nieczytelny. Powinniśmy iść. Nie można powstrzymać. Dobra.
Spierdzielamy stąd. Nie wiem, czy dobrze idę w ogóle. Oczywiście, że źle idę. Może do tej windy teraz już będę mógł wejść, która tam była, co? Wszystko zbyt ładnie wygląda, nie poznaję obszaru. Nawet gdyby było brzydko, to i tak bym nie poznawał. O, znaczek. Gierka dobrze mi robi. Świetnie. O kurwa, nawet otworzyli mi tą windę. Zajebiście. Wszystkie mechanizmy działają. Po tylu latach. Ze styropianu nie robili. To gdzie nas wywali? Gdzieś koło Mako? No ale jakim cudem, niby? Aha, dobra. Ten jeden ciul przeżyje. Niech ma. Dupek. Szepij, biegnij. To co? Wjeżdżamy do strasznego podziemnego bunkra. No, kurwa. Myślałem, że Saren zastawi na nas jakąś pułapkę. Chyba za bardzo się spieszyli. Albo po prostu jeszcze w nią nie weszliśmy. Nawet woda chlapie, zobaczcie jak fajnie. Łopanie! Co to jest to na ścianie? To jakieś pojemniki? To wygląda jak kapsuły hibernacyjne. Oho! O kurwa! A go wyjebało, nie? Fajnie! Ale zupełnie takie... To jest takie naprawdę poprawione, słuchajcie. To wygląda zajebiście. Gdzieś będzie na prawo wejście, nie? Co się dzieje? To kurwa pułapka! To chyba jednak nie Saren. O ta, bo tutaj będzie zajebisty koleś, będzie gadał. Pajcha! Ten tunel wyglądał tak biednie w 2007, a teraz wygląda zakurwiście. Ciekawe, co to może być. Jeśli to pułapka, także Saren mógłby ją uruchomić. Nie łudziłbym się. Teraz możemy polegać tylko na sobie. Pogadajmy z tym SI. Nie jesteście proteanami. Nie jesteście także maszynami. To jedna z wielu możliwości. Dlatego właśnie wysłaliśmy ostrzeżenie przez nadajniki. To jakiś program WI. Ledwie się trzyma kupy. Nie wyczuwam w was skazy indoktrynacji. W przeciwieństwie do tego, który niedawno przechodził. Być może jest jeszcze nadzieja. Zaraz, zaraz. Jakim sposobem mogę cię zrozumieć? Nie mówisz po proteańsku? Śledziłem waszą łączność od czasu, gdy przybyliście do tego ośrodka. Przetłumaczyłem swoje wypowiedzi, byście mogli mnie zrozumieć. Nazywam się Vigil. Na razie jesteście tu bezpieczni, lecz to ulegnie zmianie. Wkrótce nie będzie bezpiecznych miejsc. Saren może już być przy kanale. Musimy iść. Chcesz przerwać cykl, który trwa od milionów lat. Aby go przerwać, musisz zrozumieć. Inaczej popełnisz nasze błędy. Cytadela jest sercem waszej cywilizacji oraz siedzibą rządu. Tak samo było u nas i w każdej poprzedniej cywilizacji. Lecz Cytadela jest pułapką. Stacja to tak naprawdę ogromny przekaźnik masy. Łączy się z mroczną przestrzenią, pustką poza horyzontem zdarzeń. Kiedy przekaźnik Cytadeli zostanie włączony, przejdą przezeń żniwiarze i wszystko, co znacie, zostanie zniszczone. Żniwiarze mogą zniszczyć Radę i całą flotę Cytadeli jednym atakiem. Przeznaczenie. Nasi przywódcy zginęli,
zanim zdążyliśmy się zorientować. Żniwiarze przejęli kontrolę nad Cytadelą, a poprzez nią nad przekaźnikami masy. Łączność i transport w całym naszym imperium załamały się. Każdy system gwiezdny został odcięty od reszty. Łatwa zdobycz dla flot żniwiarzy. Przez dziesięciolecia żniwiarze systematycznie wyniszczali nasz lud. Świat po świecie, system za systemem, metodycznie nas unicestwiali. Na pewno ktoś przeżył. W Cytadeli uzyskali dostęp do wszystkich naszych kartotek, map, spisów ludności. Informacja to potęga. Wiedzieli o nas wszystko. Ich floty przemierzały każdy zamieszkany rejon galaktyki. Niektóre światy zniszczyli całkowicie, inne podbili, biorąc mieszkańców do niewoli. Indoktrynowani słudzy stali się tajnymi agentami pod kontrolą żniwiarzy. Gdy Proteanie przyjmowali ich jako uchodźców, ci zdradzali ich maszynom. W ciągu kilkuset lat żniwiarze zabili lub zniewolili wszystkich Protean w galaktyce. Byli nieugięci, brutalni i niesamowicie skrupulatni. Sprowadziłeś mnie tu z jakiegoś powodu. Powiedz mi, co muszę zrobić. Kluczem jest kanał. Zanim zaatakowali żniwiarze, Proteanie byli o włos od rozwiązania tajemnicy przekaźników masy. Ilos było ściśle tajnym ośrodkiem. Tutaj pracowano nad stworzeniem mniejszej wersji przekaźnika masy, połączonego bezpośrednio z Cytadelą, z centrum sieci. Kanał to żadna broń. To tylne wejście do Cytadeli. Co stało się później? Odcięliśmy całą łączność i zamaskowaliśmy ośrodek. Personel wycofał się pod ziemię, do archiwów. Ze względu na oszczędność, wszyscy poddali się hibernacji. Ja miałem kontrolować ośrodek i obudzić personel, gdy niebezpieczeństwo minie. Jednak genocyd jest długim, powolnym procesem. Mijały lata, dziesiątki, setki lat. Żniwiarze działali dalej, a moje zapasy energii wyczerpywały się. Trzeba było walczyć. Kilkuset przeciwko flocie inwazyjnej? Naszą jedyną nadzieją było uniknąć wykrycia. Wyłączyłem systemy podtrzymywania życia mniej ważnego personelu. Najpierw asystentów, potem ochrony. Kapsuły były wyłączane, jedna po drugiej. W końcu pozostały tylko kapsuły głównych naukowców. Ale nawet im groziła śmierć. Żniwiarze wycofali się przez przekaźnik Cytadeli w ostatniej chwili. Tam były setki kapsuł! Wyłączyłeś je? Zabiłeś ich? Nie mogłeś dopuścić, by wszyscy zginęli. Lepiej poświęcić niektórych, żeby inni mogli przeżyć. Przewidziano taki wariant. Moje działania były wynikiem awaryjnych programów wprowadzonych podczas realizacji projektu. Założę się, że mniej ważnemu personelowi nie powiedzieli o tym. Uratowałem kluczowy personel. Tylko takie działania dawały nam jakąkolwiek nadzieję. Po dehibernacji naukowcy uświadomili sobie, że rasa Protean jest skazana na zagładę. Pozostał ich tylko tuzin. Zbyt mało, żeby utrzymać populację. Mimo to przysięgli odnaleźć sposób na powstrzymanie powrotu żniwiarzy. Sposób na przerwanie cyklu. Wiedzieli, że kluczem są opiekunowie. Czy opiekunowie są pod wpływem żniwiarzy? Cytadela kontroluje opiekunów. Przed każdą inwazją pojawia się sygnał, który zmusza ich do włączenia przekaźnika Cytadeli. Po latach badań naukowcy odkryli sposób zmiany sygnału. Wykorzystując kanał, uzyskali dostęp do Cytadeli i dokonali zmian. Gdy suweren wysłał sygnał do Cytadeli, opiekunowie zignorowali go. Żniwiarze są uwięzieni w mrocznej przestrzeni. Saren może wykorzystać kanał, żeby ominąć umocnienia Cytadeli. Zgadza się. A gdy znajdzie się wewnątrz, mógłby przekazać suwerenowi kontrolę nad stacją.
Suweren przejmie systemy Cytadeli i ręcznie otworzy przekaźnik. Cykl rozpocznie się od nowa. Zniszczę Suwerena. Jakoś mi się uda. W mojej konsoli jest pewien plik. Weźcie kopię przed odejściem. Kiedy dotrzecie do głównej jednostki kontrolnej Cytadeli, załadujcie go do stacji. Uszkodzi protokoły bezpieczeństwa Cytadeli i da wam tymczasową kontrolę nad stacją. To może dać wam szansę przeciwko Suwerenowi. Co? Główna jednostka kontrolna Cytadeli? Pierwsze słyszę. Po drugiej stronie kanału. Podążajcie za Sarenem. On doprowadzi was do celu. Saren ma wystarczająco dużą przewagę. Bierzemy plik i ruszamy. Saren nie dotarł do kanału. Jeszcze nie. Ciągle istnieje szansa, jeżeli się pośpieszycie. Świetnie, kurwa. Wzięliśmy ten plik, czy nie? Czy z dupy... Jak to działa? Dobra. Jedyna konsola tu była i ona, kurwa, nie jest aktywna, więc zakładam, że domyślnie wzięliśmy ten plik. No jak żeby inaczej chyba, co? To prawdziwa tragedia. Proteanie stracili wszystko, tak jak mój lud. Nawet ich ostateczny plan zawiódł. Ruchy, ruchy. Nie zamierzam skończyć tak jak oni. Dobrze mówi. Na YOLO jedziemy chyba, co? O kurwa! A tu... Tu zakręt był! Ale mnie zaskoczyło! Uch. Świetnie, mój drogi! Kurwa mać, co się dzieje? A nie, nie, nie to, nie to. Jej, czad wygląda to. Jakieś duże bydle tu stoi. To tu muszę skręcić, kurwa. No jebacz gnoja, nie ma strzelania. Aha, ja się muszę z nim strzelać w zasadzie, zapierdalamy przecież. Bez sensu, że się w potyczki tutaj kurwa bawię, jak to trzeba zapierdalać, żeby Sarena znaleźć i mu dojebać. W pokoju rady, żeby mu dojebać. Wow, kurwa, jaki skręt dziwny zrobiłem. Odrzutki działają pełną parą. O kurwa. A kurwa. Zwróciłem panowanie nad moim pojazdem. To tak długo się jechało? Naprawdę? O, coś się tam dzieje. To chyba to. Tam! To kanał. Niesamowite. Nie ma czasu na widoczki. Musimy przedostać się przez ten przekaźnik. Agenty na pewnej kurwie. Świetnie! Kurwa, turiański krążownik! Kurwa, zapierdalamy!
A jak bronią jebańcy, co? A pierdole! Kanał zaraz mi się zamknie. Wyjebało nas w kosmos, dosłownie i w przenośni. Wykryto krytyczne awarie we wszystkich monitorowanych systemach. Proszę rozpocząć procedurę ewakuacji. Ale głośno. Co, moi drodzy, zapraszam na kolejny odcinek. Będzie bitwa w Cytadeli. O to chodzi. Pozdrawiam, cześć.